Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję Bóg pragnący przebaczyć w oparciu o Księgę Jonasza Proroka. Księga Jonasza jest bardzo ciekawą księgą, która podaje o misyjnej działalności Jonasza skierowanej do mieszkańców Niniwy. Było to, można powiedzieć, ewenementem na skali Nowego Testamentu z uwagi na to, że wszelkie działalności misyjne były zazwyczaj misja wewnętrzna. Bóg ratował Izraelitów, poganie byli zawsze potępieni, poniżani, zwyciężani, poganie byli źli, lecz Bóg w sobie tylko w wyjątkowym sposób spojrzał miłosiernym okiem na miasto Niniwę. Chciał ratować to miasto. Z uwagi na to, że stosunki między Izraelem a Asyrią były zawsze napięte, Asyryjczycy byli wrogami, niesamowitymi wrogami, z uwagi na to, że byli niesamowicie okrutni. Okrucieństwo tak sięgało, że nieprawość Boga, nieprawość tych ludzi sięgała aż do tronu Bożego. Lecz Bóg chciał uratować tych ludzi przed klęską, która nad nimi wisiała. Dlatego wysyła Jonasza. Jonasz na pewno jest zaszokowany, że Bóg mu taką misję daje. Idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko nim, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Oczywiście w Piśmie Świętym nie jest opisana cała sceneria, wszystkie słowa, które Bóg przekazał Jonaszowi, cały dramatyzm tej sytuacji, lecz na pewno Jonasz był zaszokowany. Do Niniwy? Jemu się oczywiście w głowie to nie mieściło. Byłby bardziej zadowolony, gdyby to miasto zostało zrównane z ziemią z powodu ich grzechów, niż mieli się ludzie uratować. I dlatego postanawia nie zrealizować Bożego planu. Dlaczego ucieka? Trudno powiedzieć. Dlaczego ucieka na statkiem? I wtedy rozpoczyna się dramatyczna sytuacja, której celem było skierowanie Jonasza na właściwe tory. Burza, dramatyzm na statku, statek jest blisko zatonięcia, rozbicia się, i wtedy Bóg działa przez ludzi, którzy są na statku. Budzą Jonasza, namawiają go, żeby też ratował ich, modlił się do swojego Boga, i wtedy ktoś wpada na pomysł, oczywiście z natchnienia Bożego, żeby wylosować tego, kto jest odpowiedzialny za ten całe zamieszanie. Wtedy to los pada na Jonasza. Jonasz wyjawia prawdę. Jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd, i uciekam od oblicza Bożego. Coś nieprawdopodobnego. Ludzie starają się ratować Jonasza, bo on mówi: jedynie musicie mnie wyrzucić za burtę. To będziecie mieli spokój. Poganie chcą ratować go. Lecz wysiłki poszły nadaremnie. Jonasz jest wrzucony do morza. Wielka ryba połknęła go. Jonasz we wnętrzu tej ryby, aż po gardło, zatopiony, jakieś tam listowie we wodzie, w sitowie, w topielisku jest. No, wyobrażam sobie, że ryba płynie, on się rusza w tym wszystkim,
popija sobie tej wody słonej. No jest tragiczna sytuacja. I w głębinach, we wnętrzu tej ryby Jonasz modli się. Prosi Boga o ratunek. Trzy dni był i trzy noce. Dosyć długo. A czas w takim miejscu na pewno się dłuży. Na pewno nie przysnął ani trochę. Po trzech dniach ryba wypluła Jonasza na ląd. Bóg na nowo mówi: wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Bóg poszedł do Niniwy. Jonasz poszedł do Niniwy, zwiastuje poselstwo i o dziwo wszyscy się nawrócili. Łącznie z królem, i Bóg odwraca zagładę. Misja była bardzo skuteczna. Lecz nie podobało się to Jonaszowi. Tacy przestępcy i uratowani, oni powinni poginąć wszyscy. Był zagniewany. I tu naprawdę jestem zagniewany. Gniewam się. Czy to słusznie, że się tak gniewasz? Tak, gniewam się. Tak, słusznie. Jestem zagniewany i to na śmierć. Tak więc widzimy tutaj niesamowitą różnicę między boskim charakterem a charakterem Jonasza. Jak Bóg patrzy na ludzi, jak my jako ludzie patrzymy. Często nie spełniamy Bożych nakazów. Bóg każe nam iść prawą drogą, my idziemy lewą drogą. I Bóg przez różne doświadczenia stara się nas zwrócić na właściwą drogę. Przypominamy sobie przypowieść o synu marnotrawnym, który porzucił dom ojca, zszedł na manowce i wtedy w tym nieszczęściu swoim wspomniał o domu ojca, jak mu tam dobrze było. Tak więc Bóg dopuszcza różne kataklizmy, które spadają na nas, abyśmy zaczęli myśleć. Myśleć o domu, o powrocie do Boga. To jest właśnie ta wielka różnica między przebaczającym Bogiem a nieprzebaczającym człowiekiem zawistnym. Czy taka sytuacja miała miejsce w historii, w Niniwie? Archeologowie odkryli wiele tabliczek z pismem klinowym w tamtych rejonach i między innymi w latach 811 do 783 państwem Niniwą rządził Adad-nirari. I wtedy za jego panowania wyszedł nakaz kultu jednego Boga. Niwejczycy przyjęli kult jednego Boga. Odstąpili od bałwochwalstwa. Ale wiemy, że po 100 latach na nowo wrócili do swoich grzesznych myśli, grzesznych czynów i klęska ich nie minęła. Zostało to państwo, to miasto zapomniane na ponad 2,5 tysiąca lat. Zapomniane, w ogóle stało się legendarne wiele lat temu. Naukowcy mówili, że to jest wymysł, lecz wykopaliska archeologiczne potwierdziły, że takie miasto istniało, taki władca rządził i taki nakaz dał. Co my, żyjący we współczesnym czasie, możemy się nauczyć od Niniwy, od Jonasza? Przede wszystkim
to, że w Nowym Testamencie na nowo jest wspomniana Niniwę. Kiedy to Chrystus spotyka się z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, którzy niesamowicie go atakowali. Przyszedł Chrystus, który tak jak Jonasz chciał im objawić prawdę, że jeżeli się nie nawrócą, czeka ich niesamowita tragedia. I co Chrystus powiedział na to? Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przyszła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Jonasza zadanie było bardzo krótkie. Spełnił swoje zadanie, poszedł na górę, rozbił sobie szałasik i patrzał, co to będzie. Czy tu będzie zaraz zrównane to miasto? Lecz Chrystus Pan spędził wśród Izraelitów 3,5 roku, nauczając. Wykonał o wiele większą pracę niż Jonasz. I dlatego mówi, oto tutaj więcej niż Jonasz. I mężowie Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. Na skutek jednego zwiastowania. Ludzie usłyszeli raz Słowo Boże, raz poselstwo Boże i przyjęli je od razu. Chrystus Pan przez 3,5 roku zwiastował poselstwo i efektem tego było, że 12 uczniów przyjęło, że później tak się rozproszyli, a koniec końcami wszyscy później krzyczeli: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Możemy powiedzieć, że mądrość pogan była na wiele wyższym poziomie, mądrość duchowa, a mądrość duchowa Izraelitów za czasów Chrystusa była bardzo niziutka. I teraz jest bardzo ważna rzecz odnośnie ciebie i mnie. Jak ty reagujesz na Słowo Boże? Bóg wysyła swoich posłańców. Jonasza później wysyła Chrystusa, różnych ludzi, którzy przychodzą, zwiastują Słowo Boże. Jak ty je przyjmujesz? Czy odrzucasz? Czy gardzisz? Czy chcesz się upamiętać? Czy zmienić swoje życie? To jest bardzo ważne. Królowa z południa przyszła z krańców ziemi słuchać. Wędrówki ludzi były wtedy bardzo długie. Z Etiopii, cały Egipt, cały Nil musiała przejść. Następnie do Palestyny. Ta podróż trwała wiele, wiele miesięcy. Może pół roku nawet trwała podróż. Aby słuchać mądrości, aby słuchać słów przyszło. Tak więc my poświęćmy swój czas na słuchanie mądrości Bożej. Nie mądrości ludzkiej, ale tej mądrości, która daje życie. Tego, który jest o wiele większy od Jonasza, o wiele większy od Salomona. To jest Chrystus. Nauczmy się Jego nauki. I na zwiastowanie Chrystusa w naszym sercu upamiętajmy się i oddajmy cześć Bogu jako Stwórcy. To jest wielki dylemat nas w
współczesnych ludzie odwracają się od Boga jako Stwórcy. To, co powiedział Jonasz: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Bóg ma to na uwadze, bo ostatnie poselstwo do ginącego świata, to znaczy do świata nam współczesnego, brzmi w ten sposób: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Ludzie bardziej czczą materializm, bałwany, rzeźby, malowidła, wytwory swojej własnej wyobraźni, niż Boga, który jest duchową istotą, który jest Twórcą. Świat został stworzony przez Boga, nie przez wielki wybuch, jak to naukowcy mówią, nie przez ewolucję. Ten świat jest dziełem rąk Bożych. To jest to Boże zwiastowanie, które daje nam Pismo Święte. Mamy coś tutaj o wiele większego od Jonasza. Mamy Boga, który się objawia nam jako nasz Stwórca. I uwierzmy w to. Przypatrując się dziełu Bożemu, możemy być w pełni podziwu dla mądrości Boga. I Bóg właśnie przekazuje nam to drogocenne słowo, abyśmy i my, ty i ja, i każdy z nas osobno, stał się czcicielem Boga, który jest Stwórcą. Nie można czcić nikogo innego oprócz Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg, te trzy istoty tworzące trio niebieskie, współdziałają z każdym z nas w dziele zbawienia. Bóg niebios stworzył morze i lądy. I w to uwierzmy i przyjmijmy Boże Słowo, które do nas jest skierowane. Niech nam Pan Bóg dopomoże w tym, abyśmy przyjęli Boże poselstwo. Przyjęli z radością, otwarcie, szybko, tak jak Niniwejczycy. Ogłosili posty, włosiennice. Uwierzyli w Boga i oddali Mu cześć i chwałę. Niech Was, niech Ciebie Jezus Chrystus błogosławi. Amen.